Dzień dobry. Witam klasy pierwsze i zapraszam na naszą lekcję historii sztuki, w ramach której poznajemy tajemnice początków nowej średniowiecznej Europy, bowiem sztuka wczesnośredniowieczna już w dwóch częściach nam się prezentowała. Dzisiaj kolejna, trzecia część, ale wyjątkowa, chyba najbardziej istotna, albowiem to podczas naszej lekcji, czy naszych lekcji, teraz będziecie mieli okazję zobaczyć pewien niezwykle istotny fragment dziejów Europy, albowiem to na dzisiejszej lekcji poznamy sylwetkę i dzieło jednego z tych, którzy w dużej mierze wpłynęli na bieg spraw po upadku starożytności. To był niezwykły człowiek. Naszym bohaterem będzie Karol Wielki i jego artystyczne dziedzictwo spuścizna. Karolus Magnus, Karol Wielki, syn Pepina Krótkiego, władca Franków. Tak było na początku, kiedy po śmierci ojca przejmował tron na i ziemię przez niego połączone, zdobyte jako potężne państwo germańskie. Do władzy rodzina Karola dochodziła sukcesywnie od czasów dziadka, po którym dostał imię Karola Młota, który zbudował legendę rodu, walcząc jako dowódca w bitwie pod Poitiers z muzułmanami i odnosząc tam wielkie zwycięstwo, które uratowało chrześcijaństwo przed zalaniem przez islam. Albowiem mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego, muzułmańscy, mieli właśnie ogromną ochotę, żeby proroka Mahometa sztandar ponieść dalej i za Pirenejami rozpocząć kolejny etap ekspansji islamu. To zostało przez wojska chrześcijańskie króla Franków, dowodzone przez majordoma, czyli jakbyśmy powiedzieli ochmistrza wysokiej rangi urzędnika dworu króla frankijskiego, zostało powstrzymane. Z sukcesu Karola postanowił zrobić konkretny użytek jego syn, gdy po śmierci ojca przyjmuje schedę i zostaje majordomusem kolejnego władcy. Pepin Krótki dokonuje zamachu stanu i doprowadza do przejęcia władzy, obalenia ostatniego monarchy wywodzącego się od króla Chlodwiga, założyciela państwa Franków. Ten zamach stanu bardzo doskwierał Pepinowi, jak wiemy, i dlatego też zwrócił się on z prośbą do Rzymu, do ówczesnego papieża, aby ten zgodził się na legalną koronację go na monarchę i ku może zaskoczeniu niektórych papież na to wyraził zgodę, uznając, że sojusz z potężnym władcą mieszkającym na północy za Alpami będzie dla niego niezwykle korzystny. Nie mylił się, to było strategicznie bardzo celne zagranie i w związku z tym Pepin Krótki wkrótce postanowił udać się do Italii. Przy okazji uporządkował sprawy z Longobardami, którzy nękali Rzym najazdami i nieustannie byli w konflikcie z głową kościoła. Po pokonaniu Lombardów ich ziemie północno-włoskie Pepin dołączył do swojego państwa, ależ szczodrze też i papieżowi się
wynagrodził bowiem z części ziem zdobytych, wykroił dla niego terytorium tak zwanego państwa kościelnego i w ten sposób więź i sojusz między Frankami a Kościołem Rzymskim została umocniona, utrwalona. Gdy Pepin Krótki umiera, zostawia swoje dziedzictwo synowi Karolowi. No i tutaj zaczyna się droga ku jeszcze większym splendorom i chwałom niż te, które do tej pory miał na swoim koncie ojciec, bowiem w roku 800 podczas kolejnej wyprawy do Italii Karol, król Franków, z rąk papieża Leona III otrzymał koronę cesarską. Uroczystość była przygotowana przez Karola. Na tę okoliczność do Rzymu zjawiło się wielu przedstawicieli germańskich społeczności z Europy, a sama koronacja odbyła się w Dzień Bożego Narodzenia, 25 grudnia roku 800. W ten sposób doszło do renovatio imperii, czyli odrodzenia Imperium Rzymskiego. Karol traktował bowiem to, co teraz zaczął, czym zaczął rządzić, władać, jako właśnie odrodzone zachodnie cesarstwo rzymskie. Miało ono stać się jakby równowagą dla funkcjonującego cesarstwa bizantyńskiego, o którym wszyscy doskonale wiedzieli, że jest przecież sukcesorem wschodniorzymskiego Imperium Romanum, tego, który po podziale spowodowanym przez Teodozjusza Wielkiego w IV wieku funkcjonował jako osobny podmiot. Terytorium, które Karol przejmuje, to terytorium naprawdę duże. Prócz ziem, któremu się, że tak powiem, z racji pochodzenia i związków rodowych należały, to państwo Franków, które tutaj właśnie na tym terenie się znajdowało, ale do tych ziem Karol dołączył także wschodnie rubieże, poszerzając granice państwa, między innymi ziemię Sasów i Bawarów. Oczywiście nieodłącznym elementem też jego państwa była Italia, która też stanowiła jakby to wprost nawiązanie do czasów starożytnych. Oczywiście to terytorium jest naprawdę duże. Karol konsolidował te ziemie, nieustannie się o nie troszcząc. Wydawało się, że zapoczątkowana przez niego praca przyniesie trwałe owoce. Jednak, jak to jeszcze wówczas bywało, ostatecznie Imperium Karolińskie nie przetrwało w kształcie, który widzimy, i jeszcze jedynie syn Karola rządził tym, Lothar I rządził tym, Karol II, przepraszam, rządził tym państwem w kształcie takim, jaki widzieliśmy. Tyle tylko, że już jego jakby osobiste zaangażowanie w sprawy państwa było zupełnie inne niż ojca. W opisach charakteryzowany był on jako mnich na tronie, człowiek całkowicie oddany sprawom wiary, a doczesnym kwestiom zdecydowanie mniej. No i gdy umiera, jego dziedzictwo, czyli Karola Wielkiego, przejmują synowie, czyli wnukowie Karola Wielkiego, Karol Łysy, Lothar I i Ludwik. No i w traktacie Verdun zapada decyzja, aby te ziemie między siebie bracia podzielili, wyodrębniając jakby trzy części, trzy człony. Na część zachodnią przejmuje Karol Łysy, centralny pas z Italią, Lothar, bo był najstarszy,
a tę wschodnią część państwa karolińskiego teraz władał będzie Ludwik. Traktat Verdun kończy historię państwa karolińskiego w kształcie, jaki stworzył wielki wizjoner frankijski. Teraz już w podziale nigdy te części nie zostaną złączone, nie staną się jednością. Co prawda, Lothar umiera dość szybko, bezdzietnie, dlatego jego dzielnicę bracia, czyli Karol Łysy i Ludwik, zwany już wtedy Niemcem, dzielą między siebie i w ten sposób ostatecznie wykształca się z tego tworu stworzonego przez Karola, z jego cesarstwa, jakby dwa podmioty żyjące już własnym rytmem, niezależne od siebie. Panować będą potomkowie Karola jeszcze przez pewien czas, do X wieku. I tak stopniowo będzie się ta władza karolińskich spadkobierców nad tymi ziemiami osłabiała, bo takie procesy wówczas wyraźnie zachodziły w średniowieczu. Wcześniej odchodzi bezpotomnie ostatni z przedstawicieli dynastii karolińskiej rządzącej wschodnią częścią państwa Karola, czyli potomek Ludwika. Umiera też bezpotomnie i wtedy w obliczu tej sytuacji panowie feudalni Niemiec zbierają się na rodzaju elekcji, walnego zgromadzenia i po dłuższych obradach zapada decyzja, że wyłonią spośród siebie najbardziej godnego, żeby zostać ich monarchą. Wybór padł na Ottona I. I w ten sposób nowa dynastia przejmuje władzę we wschodniej części, czyli tej niemieckiej części państwa karolińskiego. Ziemie tego państwa zostają jeszcze dalej przez granice przesunięte na wschód, już stopniowo kosztem zamieszkujących te obszary Słowian, którzy przesunęli się bardzo daleko na zachód, zajmując terytoria dzisiejszych Niemiec środkowych i wschodnich. Otton dość szybko po zostaniu władcą, królem, postanawia reaktywować cesarstwo i w tym celu udaje się do Rzymu i w X wieku dochodzi do koronacji na cesarza Ottona i w ten sposób zostaje odrodzone cesarstwo. Tyle, że już zachodnia część rządzona jeszcze wówczas przez spadkobierców Karola Łysego odmawiał uznania zwierzchności władzy Ottona i w ten sposób cesarstwo staje się jak gdyby nowym tworem i nazywamy go Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego, by odróżnić to od Cesarstwa Karolińskiego. To jest ostatni fragment dziejów wczesnego średniowiecza, bo wraz ustanowieniem Cesarstwa Niemieckiego zbliżamy się do roku tysięcznego i tym samym granicy dzielącej wczesne średniowiecze od średniowiecza dojrzałego. Oto przed nami pierwszy z zabytków, które musimy sobie obejrzeć i zapamiętać. To konny posążek przedstawiający cesarza Karola Wielkiego. Nie ma pewności, w którym momencie został wykonany, czy jeszcze za życia cesarza, czy też już wkrótce po jego śmierci. Większość badaczy skłonna jest przypuszczać, że to raczej właśnie stało się, gdy Karola już nie było wśród żywych. Ale tak czy inaczej, jest to znakomity przykład jednego z najważniejszych zadań, jakie postawił przed sobą
pierwszy od wieków cesarz zachodniej Europy. Zadanie to polegało na renowacji nie tylko samego cesarstwa, ale także dziedzictwa kulturowego. Tak jak jego rzymscy poprzednicy, tak też i Karol czuł, że spoczywa na jego barkach obowiązek nie tylko dbania o samo państwo i jego struktury, ale także tego państwa zagospodarowywanie, także pod względem kulturowym. I tak jak kiedyś przed wiekami cesarze jako mecenasi sztuki fundowali budowle, zyskując aplauz, uznanie ze strony rzymskiego ludu, tak też teraz Karol stara się podjąć tę rękawicę, to wyzwanie i też stać się nowym mecenasem. Dlatego też Karol na tym polu wykazuje się niezwykłą aktywnością. Funduje nowe klasztory, kościoły, wznosi budowle, funduje ołtarze, a więc księgi liturgiczne, rękopiśmienne, a więc niesłychanie istotny sposób dba o rozwój sztuki. To zupełnie nowo, to zupełna nowość w średniowiecznej już germańskiej Europie. Na takim etapie jeszcze sztuka nie była od czasów rzymskich. Do tego oczywiście cesarz wyraźnie próbuje nie tylko iść w ślady swoich rzymskich poprzedników jako fundator, ale także stara się sięgać po wzory stworzone przez Rzymian w starożytności. Wyraźnie widać to w tym posążku, że pierwowzorem dla niego mógł być o właśnie monumentalny posąg upamiętniający cesarza Marka Aureliusza, stojący w Rzymie, a w swoim czasie przez nas na lekcjach omawiany. To jedyny zachowany z czasów rzymski pomnik konny, dlatego też nie mamy najmniejszych wątpliwości, że wszelkie próby nawiązania do tej formy konnego przedstawienia władcy zawsze muszą się sprowadzać do tego Marka Aureliusza jako pierwowzoru. Oczywiście, kiedy oglądamy oba dzieła, no, nie mamy wątpliwości, że wykonawca tego posążku nie dysponował możliwościami, które miał w swoim ręku artysta rzymski, starożytny. Dlatego też mniejsza jest w tym dziele karolińskim biegłość w oddawaniu elementów realizmu. Schematyzm, sztywność siedzącego na koniu, mającego też trochę charakter drewnianego konika, gdy tymczasem i koń, i cesarz w dziele rzymskim wydają się być niezwykle wiarygodni pod względem anatomii, proporcji, charakteru. No i oczywiście ta zasadnicza też przepaść, jaka dzieli te dwa dzieła, format. Pomnik Marka Aureliusza to monumentalna rzeźba mierząca sobie około 3 metrów wysokości. Tymczasem posążek Karola to zaledwie 20 parę centymetrów. Nikomu w tym czasie już ze twórców, którym mógł cesarz dysponować, nie mieściło się w głowie, jak zrobić coś takiego, co w Rzymie można było obejrzeć. Oblicze Karola, cesarz, korona, a wąsy germańskie, tak jak to właśnie z Germanami bywało. Karol Wielki, jak już powiedziałem, to wielki budowniczy, fundator dzieł sztuki. Dlaczego mu były potrzebne? Oczywiście w tym działaniu cesarz miał kilka motywów, którymi się zapewne kierował. Był człowiekiem już ugruntowanej wiary, chrześcijaninem. Dlatego dzieła fundował na chwałę Boga, a więc nowe klasztory, nowe kościoły, świątynie, katedry.
rozszerzał sieć parafialnych kościołów obejmujących coraz gęstszą się tą właśnie siecią Europę Zachodnią. Ale to inwestowanie w dzieło Boże miało też bardzo praktyczne, pragmatyczne cele. Ludzie duchowni to jedyni wówczas intelektualiści, powiedzmy, użyjmy tego określenia, ludzie wykształceni, umiejący pisać i czytać. Sam Karol takiej umiejętności nie posiadał. A więc, jeżeli myślał poważnie o zbudowaniu administracji państwowej, która sprawnie zarządzałaby tym wielkim organizmem, nie było wyjścia. Musiał się cesarz, jako na swoich najbliższych współpracownikach, oprzeć na duchowieństwie. I dlatego też tworzenie właściwych warunków, żeby się ta wspólnota mnisza poszerzała i tym samym przyrastało ludzi wykształconych, było jednym z zadań, które postawił Karol przed sobą. A więc były te nowo fundowane przez cesarza ośrodki takimi centrami intelektualno-artystycznymi, które promieniały na okolicę i tym samym podnosiły poziom cywilizacyjny w państwie karolińskim. Ale także był jeszcze jeden bardzo konkretny, praktyczny powód, dla którego cesarz zdecydował się na taką szeroką akcję inwestycyjną. Cesarz musiał po swoim państwie nieustannie krążyć. Ta jego wędrówka po różnych częściach imperium oczywiście była niezwykle uciążliwa i trudna także pod względem logistycznym, bo przecież cesarz nie jechał sam, tylko z olbrzymim orszakiem i do tego jeszcze oczywiście oddziałami zbrojnych na wszelki wypadek, którzy ją też z cesarzem po tych państwie przemieszczali. A więc ten orszak mógł sobie liczyć nawet do kilkuset, 400, 500 osób, no pewnie gdzieś w okolicach 200 ich tam mogło być, a to jest już potężna liczba. Tych ludzi trzeba było w postojach nakarmić, o nich zadbać, zakwaterować. No i kiedy cesarz przybywał do upatrzonej części swego imperium, no to musiał się gdzieś zatrzymać na dłużej. I właśnie, dlatego też powstawały te klasztory. Gdy już Karol Wielki przybywał do danego miejsca, zwykle zajmował ufundowany przez samego siebie klasztor i mnisi chcąc, nie chcąc musieli się pogodzić, żeby cesarza przyjąć pod swój dach i odpowiednio zadbać o to, żeby miał wszystko komfortowe, najlepsze, jak tylko władca tego wymagał. A więc i taki był też powód fundacji architektonicznych Karola. Ale było miejsce dla cesarza wyjątkowe, które jako ulubione starał się odwiedzać najczęściej i z żalem zapewne go opuszczał. Oto przed nami miejscowość znajdująca się w granicach Niemiec, czyli Republiki Federalnej Niemiec, Aquisgrán. Miejsce symboliczne, bo zbiegają się w pobliżu Aquisgránu granice państwowe, które dzielą Niemcy od Francji i Holandii. A więc mamy tutaj jakby z tych trzech właściwie państw, które niejako z tego dziedzictwa karolińskiego po wiekach się wykształciły. Stąd też miejscowość ma różne nazwy, z którymi się można spotkać. Aix-en-Provence to nazwa francuska, Aachen to po niemiecku, a my używamy Aquisgrán. Pierwotnie było to miasto stworzone przez Celtów, którzy tutaj sobie jako plemię jakieś funkcjonowali.
czcili boga Granusa, a stworzona przez ich miejscowość nazywa się Aquagrani. Aquisgran to właśnie przemieniona ta nazwa, którą ukuli Rzymianie, kiedy już tę ziemię przejęli i z miejscu celtyckiej stworzyli miasto rzymskie. Aqua, czyli wody boga Granusa, wskazują, że było to uzdrowisko. Rzeczywiście w okolicy występują źródła wód siarczkowych, które mają właściwości lecznicze. I dlatego też ojciec Karola, czyli Pepin, bywał tutaj nieraz, by podratować zdrowie i nawet zbudował sobie na czas pobytu w tej miejscowości rezydencję. I to mogło mieć też istotny wpływ na to, że Karol postanowił tutaj, rozbudowując i przekształcając pierwotną rezydencję ojca, stworzyć jeden ze swoich głównych ośrodków władzy. Z tego potężnego kompleksu pałacowego, który w Aquisgranie cesarz zbudował, została nam do dzisiaj właściwie tylko jedna budowla. To kaplica pałacowa, którą zaczęto realizować jeszcze w końcówce wieku VIII, a kończono w samym początku wieku IX. Już po koronacji cesarskiej ta budowla, czyli kaplica, o właśnie ją widzimy. Jest to budowla oktogonalna, czyli wieloboczna. Właściwie taki oktogon to tylko przestrzeń centralna, natomiast obejście ma więcej ścian, aż 16, czyli jest to 16-obok, jakbyśmy to regularnie powiedzieli. Pierwotna budowla tkwi jakby obudowana licznymi dodatkami pochodzącymi między innymi z gotyku, to prezbiterium, które poszerzyło przestrzeń kaplicy pałacowej, gdy zrobiono z niej katedrę akwizgrańską. Są też budowle późniejsze, kaplice, które dostawiano do tej pierwotnej. Ale możemy się cieszyć, że nie przekształcono tego dzieła Karola całkowicie, jak to w zwyczaju często było. Ocaliło tę kaplicę to, że w XI wieku Karola wyniesiono na ołtarze i ogłoszono świętym. Dlatego też w jego kaplicy pałacowej, gdzie został on pochowany w rzymskim sarkofagu, po wyjęciu tych doczesnych szczątków z sarkofagu umieszczono je w relikwiarzu ustawionym na ołtarzu. Wtedy też właśnie postanowiono to prezbiterium, które w pierwotnej kaplicy nie było duże, odpowiednio powiększyć. Tu go teraz właśnie widzimy, to jest to gotyckie prezbiterium katedry obecnie w Aquisgranie. Na tym zdjęciu lotniczym widać to jeszcze wyraźniej, że samo prezbiterium zdaje się jakby być tej samej wielkości, co sama kaplica pałacowa. A zatem dlaczego nie zrobiono, uporządkując to wszystko, przekształcenia gotyckiego całości? Bo kaplicę traktowano jak relikwiarz, czyli swego rodzaju świętą pamiątkę po władcy i świętym. Z boku widzimy postać Karola, wymodelowaną ze złota, bowiem jest to część tego relikwiarza, w którym spoczęły doczesne szczątki cesarza. Zrealizowano go w XIII wieku, a więc w okresie gotyku. Oczywiście kaplica pałacowa jest tylko częścią całości, albowiem, jak sama nazwa wskazuje, musiał być też i pałac. I teraz widzimy naniesione na układ dzisiejszego Aquisgranu zespoły budynku tworzący kompleks pałacowy cesarza Karola Wielkiego. Wśród najbardziej wyróżniających się obiektów mamy tutaj budynek auli, czyli sali tronowej, sali audiencyjnej, w której cesarz przyjmował poselstwa i urządzał ważne uroczystości. Z aulą kaplica połączona jest portykiem z bramą wjazdową na cały teren.
Były też oczywiście wznoszone inne budowle, które nie tylko cesarzowi, ale jego rodzinie miały służyć. Ale z tego całego zespołu rzeczywiście najwięcej szczęścia, jak wiemy, miała kaplica. Ona ocalała. Tę kaplicę projektował architekt Odo z Mecu. Był duchownym, wysokim rangą, człowiekiem wykształconym, erudytą jak na ówczesne warunki. Prawdopodobnie był Ormianinem z pochodzenia. Są pewne przypuszczenia, że aż stamtąd dotarł do państwa karolińskiego. Był jednym ze współpracowników cesarza, no i właśnie nadzorował powstawanie tego kompleksu pałacowego. Oglądając te rysunkowe czy rekonstruujące makiety, wygląd pierwotny, nie jesteśmy jakoś szczególnie tym kompleksem może zdumieni jego skalą, wielkością, zdobnością. Ale pamiętajmy, to są pierwsze budowle murowane, kamienne, stawiane od czasów starożytnych na tym terenie. A więc jest to ważny moment odradzania się monumentalnej architektury. Wzorem dla całego założenia pałacowego były pałace cesarskie, a więc te, które wznosili dla siebie władcy w Rzymie. Taki rozbudowany przez kolejnych cesarzy ogromny kompleks pałacowy znajdował się na Palatynie. Zapewne w czasach Karola był już w stanie agonalnym, czyli ten zespół budowli chwiał się i rozsypywał, zaniedbany i niszczony. Ale wzorem mógł być i był tutaj naśladowany. A więc tak jak w strukturze pałaców, takich jak poznany nam niedawno pałac cesarza Dioklecjana w Splicie, taki ten kompleks pałacowy w Akwizgranie składał się z licznych dziedzińców i sal w kompleksie tych właśnie funkcjonujących. Był skromniejszy pod względem dekoracji, bo cesarz oczywiście na takie ekstrawagancje jak rzymscy władcy już pozwolić sobie za bardzo nie mógł. Oto widzimy dziedziniec przed kaplicą pałacową. Zamyka ją budynek, który należy do już kaplicy. To jest Westwerk, o czym za chwilkę sobie powiemy. Masyw zachodni. A patrzyliśmy na całość z obszaru atrium. Bo kaplicę poprzedzał zamknięty dziedziniec z kolumnadami, portykami po bokach, czyli atrium. Teraz w tej rysunkowej rekonstrukcji wyglądu pierwotnego widzimy właśnie, jak ta kaplica była usytuowana, jaką miała formę. A więc mamy tutaj ten wielobok regularny, czyli jest to budowla na planie centralnym, poprzedzona owym westwerkiem i mamy z boku wyjaśnienie, co to słowo oznacza. Przypomnę, że pewien czas temu, jeszcze ze sztuką zdaje się bizantyńską i linkiem do zajęć wysyłałem Wam materiały tekstowe w PDF-ie z obrazkami poświęcone sztuce wczesnego średniowiecza, w tym państwu karolińskiemu i sztuce renesansu karolińskiego. Tam znajdziecie tę planszkę i tam również możecie sobie przeczytać, co do takiego Westwerk, że to jest wprowadzony do architektury sakralnej w czasach karolińskich blok, czyli jakby budynek dostawiony od zachodu, bo świątynie najczęściej były orientowane według stron świata i prezbiterium było nakierowywane na wschód. Tym samym to wejście i Westwerk znajduje się od zachodu. No i właśnie w tym Westwerku znajdują się na kilku kondygnacjach pomieszczenia, w tym empora dla władcy, czyli galeria na piętrze.
Z boku w wieżyczkach cylindrycznych umieszczono klatki schodowe, którymi można się było na te kondygnacje dostawać. Raz jeszcze patrzymy na współczesne zdjęcie kompleksu kaplicy pałacowej, dzisiaj katedry w Akwizgranie. No i właśnie teraz w tym zbliżeniu, kiedy wyłania nam się ten oryginalny, autentyczny fragment budowli, wyraźnie widać, że miała ona bardzo surowy charakter pod względem dekoracji, zwłaszcza to obejście, to właściwie gładkie powierzchnie kamiennych ścian z półkolistymi, stosunkowo niewielkimi oknami. Jedyny zdobny element to gzyms wieńczący ściany. Trochę lepiej ma się sytuacja z obejściem. Co prawda te najbardziej efektowne, zwieńczące w całą kopułę trójkąty pochodzą już z czasów romańskich. Mniej więcej do tej wysokości jest ta część oryginalna. A tutaj z kolei znajdziemy lizeny, czyli pionowe paski, które zamykają każdą kolejną ze ścian. A w zwieńczeniu całości pojawią się arkadowe blendy, czyli wnęki ślepe. Raz jeszcze patrzymy na plan kaplicy pałacowej w Akwizgranie, jak ona wyglądała pierwotnie. Więc jak widzimy z tego planu, już wprost można wyczytać, że to była, że jest to budowla zniesiona na planie centralnym, bo wykorzystuje figurę idealną, doskonałą. A taką figurą jest zarówno wewnętrzny oktogon, czyli ośmiobok, i szesnastobok, który regularny, którym zamyka całość, już zbliżony do układem bardziej do koła, czyli jakby do rotundy. Łamie tę centralność tylko wezwerk od zachodu i krótkie prezbiterium w pierwotnie zamknięte ścianą prostą. Otóż wznosząc kaplicę pałacową dla cesarza Karola, Odoz Mecum kierował się inspiracją pewną konkretną budowlą. Teraz to wyraźnie widać, albowiem kaplica pałacowa Akwizgranie wzorowana była na kościele San Vitale w Ravennie. I teraz widzimy po lewej stronie plan kaplicy pałacowej, a po prawej San Vitale w Ravennie, który nie tak dawno dokładnie sobie analizowaliśmy. Jedyna właściwie zasadnicza różnica, której nie udało się powtórzyć w tym układzie kaplicy pałacowej, to półkoliste eksedry, które bardzo dynamicznie zmieniały charakter wnętrza. Już w czasach Karola nie było architekta mogącego poradzić sobie z takim właśnie trudnym architektonicznym wyzwaniem. Dlatego Odoz Mecu zastosował tutaj prostszą formułę. Ściany biegną jakby po linii prostej i jedynie na poziomie parteru, czyli obejścia, znajdują się otwory arkadowe. No i takie też otwory arkadowe obejmują górną kondygnację, czyli obejście. Tyle, że te arkady przedzielono na dwie kondygnacje, wprowadzając do nich częściowo autentyczne rzymskie kapitele. Struktura kaplicy. Teraz ją możemy dokładnie poznać, czyli układ przestrzenny. W centrum oktogonalna przestrzeń centralna, tak jak w San Vitale i w innych tego typu obiektach sobie mówiliśmy. A z boku obiega całość na poziomie przyziemia, czyli dołu, obejście, ambit. Natomiast nad nim rozmieszczona została też, obiegając przestrzeń centralną, empora, czyli galeria na piętrze. I tam właśnie na tej emporze znajdował się tron cesarski. Spójrzmy raz jeszcze na taki model kaplicy pałacowej i zobaczmy te wszystkie najistotniejsze części składowe budowli. Od strony wejścia znajduje się westwerk, czyli masyw zachodni, a gdy już przez drzwi wejdziemy do środka,
znajdziemy się w obejściu, czyli dość mrocznej, ciemnej przestrzeni, obiegającej tę część główną, czyli przestrzeń centralną. Wieloboczna przestrzeń centralna została przykryta taką właśnie wieloboczną kopułą. I nad obejściem do środka także można było zajrzeć od strony empory, czyli galerii na piętrze. Już jesteśmy we wnętrzu kaplicy pałacowej. To niezwykle efektowny obiekt. Mimo że oczywiście uproszczono schemat San Vitale, to jednak zadbano, żeby ta monumentalna świątynia odznaczała się przepychem i wspaniałością wystroju. Właściwie wszystkie najważniejsze elementy dekorujące świątynię zostały tutaj przywiezione z Włoch, w tym także barwne wykładziny marmurowe, którymi olicowano filary i ściany. Z Rzymu też przywieziono kolumienki, przepraszam, nie z Rzymu, tylko z Rawenny, czyli z Włoch kolumienki, bowiem żeby stworzyć ten obiekt, po części obrabowano i jedną ze świątyń w Rawennie wzniesionych u progu średniowiecza. Żeby objąć obiektywem tę ogromną przestrzeń, trzeba tu stosować te zabiegi kruczki z obiektywami deformującymi, tak jak to ma miejsce teraz w tym oglądanym zdjęciu. Kaplica w Akwizgranie jest pierwszą od wieku wielką, monumentalną, kamienną budowlą Europy Zachodniej i stąd jej ogromne znaczenie dla nas, bo tu właściwie zaczyna się na nowo kształtować architektura monumentalna, której bardzo brakowało przez te wiele wieków wczesnego średniowiecza. Widzimy jeszcze raz dekoracje ścian i filarów tej kaplicy z charakterystycznymi dwubarwnymi elementami archivolt, czyli tych ozdobnych obramieni łuku. Wieńczący budynek tambur, czyli bęben, na którym osadzona jest kopuła, wypełniają mozaiki. Wyglądają dość autentycznie, ale od razu uprzedzam, nie musimy ich zapamiętywać, bo są to dzieła powstałe w XIX wieku jako swoista próba rekonstrukcji niezachowanych pierwotnych mozaik, które tutaj się znajdowały. Jeszcze zdjęcie na oktogonalną kopułę zamykającą przestrzeń centralną, też oczywiście z XIX-wieczną mozaiką. Na emporze, jak już wspomniałem, marmurowy, kamienny, cesarski tron na podwyższeniu, tak jak się w czasach Karola zrealizowano, tak do naszych czasów przetrwał. Znowu jako element tej relikwii z Karolem związanej. I z boku widzimy także piękny kapitel koryncki, który należy do tego zestawu przywiezionych po obrabowaniu jednej z budowli Rawenny świątyń. Kaplica pałacowa w Akwizgranie była traktowana jako swego rodzaju wzorzec, jako modelowe architektoniczne osiągnięcie, dlatego też już w XI wieku pojawiają się tej kaplicy wyraźne naśladownictwo. Jedno z nich teraz oglądamy od Marsheim, miejscowość na terenie Niemiec. Mamy już początek XI wieku, więc jesteśmy w czasach wczesnoromańskich, a budowla rzeczywiście i z zewnątrz, jak się przekonałem w środku, wiele kościołowi kaplicy pałacowej w Akwizgranie zawdzięcza. I tak samo w środku, jak widzimy, tylko bardziej skromnie ta dekoracja tutaj została zrealizowana na takie ekstrawagancje jak w Akwizgranie nikt sobie nie mógł pozwolić. Ta budowla jest już budowlą feudalną, ufundowaną przez pewnych świątobliwych przedstawicieli rycerstwa,
którzy skrzyknęli się nawet, żeby te pieniądze uciułać i zrealizować w ten sposób to przedsięwzięcie. Oczywiście kaplica pałacowa jest najbardziej efektownym budynkiem z czasów karolińskich, ale są też inne, takie jak na przykład ufundowane przez pewnego biskupa oratorium, czyli miejsce służące do modłów i rodzaj pałacowej kaplicy przy pałacu biskupim. To jeden z nielicznych zachowanych obiektów, które też mamy, ale tego akurat konkretnego kościoła zapamiętywać nie musicie. W tym oratorium mamy mozaikę zachowaną jako jedyny tego typu zabytek z czasów karolińskich. Mozaikę wykonano, jak wyraźnie to widać, przez sprowadzonych z Konstantynopola artystów. Wracamy do Fundacji Karola Wielkiego. Tak jak wspomniałem, cesarz musiał realizować na terenie państwa liczne klasztory, albowiem nie wszędzie mógł dysponować własną siedzibą i tak naprawdę poza Akwizgranem drugiego tego typu pałacu już nie miał. Uważał zresztą pewnie, że to byłaby pewna rozrzutność, gdyby takie pałace stały sobie wykorzystywane tylko od czasu do czasu. Dlatego uznał, że będzie o wiele sensowniej korzystać z gościny w fundowanych przez siebie klasztorach. I oto właśnie jesteśmy na terenie jednego z takich przez cesarza ufundowanych klasztorów. To opactwo w Lorsz na terenie Niemiec. Cesarz, fundator tego miejsca, zbudował kościół i cały szereg zabudowań służących mnichom. Ale by wejść bezpośrednio przed świątynię, trzeba było przejść przez budynek tak zwanej bramy cesarskiej. I ten obiekt zachował się do naszych czasów najlepiej, bez żadnych zmian i przekształceń. Brama przejazdowa z trzema arkadowymi otworami i półkolumnami flankującymi filary, na których wspierają się arkady, wyraźnie nawiązuje do formy architektury rzymskiej. Tu konkretnie nawet wyraźnie widać źródło tej inspiracji. W dalszej perspektywie były oczywiście łuki triumfalne, ale tak bezpośrednio to Porta Nigra, brama, która zachowała się w miejscowości Trewir na terenie Niemiec, które też Trewir był częścią w obrębie państwa Karola i jednym z takich najbardziej istotnych ośrodków średniowiecza. I tam, w tym Trewirze, kiedy były jeszcze czasy rzymskie, między innymi rezydował Konstantyn Wielki. I z czasów rzymskich zachowało się kilka budowli, w tym brama miejska, czarna brama Porta Nigra, która ma właśnie podobną formę, tylko jest bardziej jeszcze monumentalna niż ta. No i właśnie ten budynek nie był tylko i wyłącznie bramą. Ma bowiem jeszcze pomieszczenie na piętrze, do którego można się było dostać jedną z dwóch klatek schodowych umieszczonych w takich cylindrycznych wieżyczkach dobudowanych, by się tam znaleźć. Po co to pomieszczenie zostało zrealizowane? To była aula, czyli sala cesarska. To właśnie tutaj, nad tym przejazdem, urządzał cesarz audiencje, spotkania, odbywał sądy i wszystkie inne ważne elementy sprawowania władzy, które na jego barkach spoczywały jako na władcy świeckim. Gdy spojrzymy na tę bramę w Lorsz, zauważymy wyraźnie, że rzeczywiście jest ona kolejnym świadectwem próby nawiązania do form antycznych. Już użyłem tego terminu, ale teraz jeszcze go z całą mocą podkreślę, żebyście o nim pamiętali. Karol Wielki, tworząc swoją sztukę, wzorował się na dziełach starożytnych, próbując reaktywować dawno
umarły jakby model artystyczny. Taką reaktywację, czyli odnowienie dawnych form określamy terminem renesans, czyli odrodzenie. Był to pierwszy historycznie renesans w Europie po starożytności. Od antyku minęło już wystarczająco dużo stuleci, by tę więź ze starożytnością przerwać, by została ona przerwana. I dlatego teraz Karol Wielki musi włożyć spory wysiłek, żeby do tamtych form antyku wracać. I dlatego te jego wysiłki podsumowujemy, używając dla określenia jego czasów, że jest to czas renesansu karolińskiego. Oczywiście to nawiązanie też, tak jak w tym posążku, który oglądaliśmy na początku, sprowadza się jakby do pewnych elementów uproszczonych, nie rozbudowanych już do takiego stopnia jak w starożytności. Te półkolumny wieńczą oryginalne, sprowadzone skądś z Italii, kapitele starożytne, ale nie ma już belkowania, na których, które by się spierało na tych półkolumnach. A w górnej części pojawia się rytm pilastrów przedziwnie stylizowanych, w których zamiast arkad pojawiają się jakby formy trójkątów. Mało tego, całość jest niezwykle barwna, bowiem ściany wyłożone zostały dwubarwnymi formami kamiennymi, układającymi się w wyraźny deseń, wzór ośmioboków, rombów, kwadratów. I tym jakby takim dekoracyjnym zacięciu, żeby całość tutaj przykryć tym swoistym horror vacui, przypomnę termin jeszcze z czasów sztuki greckiej, a konkretnie malarstwa wazowego, to słowo, ten termin pojawił nam się przy okazji stylu zwanego orientalizującym. I ten horror vacui opisywałem wtedy jako lęk przed pustą przestrzenią i rzeczywiście w tych wazach, naczyniach ceramicznych z czasów stylu orientalizującego niemal nie było pustego centymetra wolnej przestrzeni. Wszystko było zapełnione różnego rodzaju esami, floresami, ornamentami, innymi detalami. I teraz mamy to samo. Też tutaj zdaje się, jakby te powierzchnie przeładowano tymi zdobieniami, żeby przydać całości tej właśnie wielkiej efektowności. Jak wyglądały opactwa, bo niestety Lorsz tylko brama nam dzisiaj pokazuje, jak z tego, jak pierwotnie to tam było, możemy się przekonać dzięki pewnemu szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. Otóż w czasach Karola, kiedy ten władca rządził, na terenie należącym jeszcze do cesarstwa, a dzisiaj będącym częścią Szwajcarii, powstał klasztor Sankt Gallen. Ten klasztor fundował nie cesarz, ale miejscowy biskup. Ale niewykluczone, że też z inicjatywy władcy. I tu możemy sobie dokładnie obejrzeć, jak ten klasztor z czasów Karola w Sankt Gallen wyglądał. Nie zachował się co prawda do naszych czasów sam obiekt, bo był przewielokrotnie przebudowywany i gruntownie przekształcono go ostatecznie w czasach baroku. Także po pierwotnej świątyni nie pozostało nic. Ale opactwo Sankt Gallen powstało według rysunku architektonicznego, planu, który wykonał tenże biskup. To jedyny do naszych czasów zachowany przykład rysunku architektonicznego planu, który architekt kreśli, żeby potem budowniczowie mogli na jego podstawie wznieść budowlę. Ten plan wykreślił swoją ręką sam biskup osobiście, bowiem w tym czasie jeszcze nie wykształca się jako osobny zawód architekta. Architekt wciąż wszystko, co wymaga wiedzy, opiera się na duchowieństwie. No i oczywiście najczęściej tym wyższym rangą i w tym momencie, w tym miejscu to właśnie się nam potwierdza. Na podstawie tego rysunku, który mamy, można było pokusić się o stworzenie rekonstrukcji wyglądu całości.
I to właśnie tłumaczy powstanie tej makiety, którą tu oglądamy. Ale żeby poznać taką strukturę klasztoru karolińskiego, posłużymy się nie tamtą makietą, ale rysunkiem, który odtwarza na podstawie tego planu też wiernie, jak to wszystko wyglądało. Tu będzie to czytelniejsze. No i właśnie, opactwo to instytucja dla średniowiecza niezwykle istotna. Oczywiście opactwa były miejscem zamieszkiwania mnichów, zakonników, ale były też potężnymi gospodarczymi ośrodkami, bez których rozwoju Europy średniowiecznej by nie było. Kiedy taki klasztor powstawał, fundował go oczywiście zwykle przedstawiciel władzy świeckiej, cesarz, król albo potężny feudał, książę, arystokrata. Oczywiście, kiedy decydował się na taki świątobliwy krok, nie tylko wybierał, jakiego zgromadzenia zakonnego mnichów będzie chciał w tym nowo powstałym klasztorze gościć, ale musiał im także zapewnić egzystencję, żeby mogli sobie funkcjonować przez stulecia. I dlatego wraz z fundacją klasztoru nierozerwalnie z nim były także związane nadania ziemskie, czyli krótko mówiąc, musiał ten feudał pozbyć się części swoich włości, by z tych wykrojonych terytoriów, wiosek na nich się znajdujących, pól uprawnych, mogli w przyszłości korzystać i mnisi. I w ten sposób klasztor zdobywał ziemie, które były jego w jego władaniu. I stąd obok budynków służących bezpośrednio wieży i jego sługom, na terenie klasztoru były też wznoszone liczne zabudowania gospodarcze, które miały konkretne cele. Ale zacznijmy od najistotniejszych rzeczy. Oto przed nami kościół, czyli świątynia, którą tutaj mamy określoną jako Bazylika Dwuchórowa. To bardzo ważne określenie, z którym się będziemy teraz zaprzyjaźniać. Albowiem na skutek pewnych procesów w architekturze czasów Karola stary schemat bazyliki wczesnochrześcijańskiej ulega modyfikacji, zmianom. I tego właśnie świadkami teraz jesteśmy. Monumentalna świątynia nie jest już taką wczesnochrześcijańską, prostą bazyliką. Jest budowlą bardziej złożonej strukturze. Dlaczego? Żeby to zrozumieć, musimy spojrzeć na plan tej świątyni. Jak widzimy, jest to budowla podłużna, wykorzystująca formę krzyża łacińskiego. Pionową belkę tworzy właśnie korpus nawowy, nawa środkowa, z prezbiterium zamkniętym apsydą, a tę poziomą belkę, krótszą w krzyżu łacińskim, tworzą ramiona transeptu, czyli nawy poprzecznej. Z boku do nawy środkowej i głównej przylegają nawy boczne. No właśnie. I teraz mamy sytuację. Zwalił się do tego klasztoru St. Gallen cesarz z ogromną ekipą, która mu towarzyszy. Trzeba było ich wszystkich pokwaterować. Oczywiście nie wszyscy mogli znaleźć dla siebie miejsce do spania w obrębie klasztoru, tylko ci najbardziej wyróżnieni. Reszta obozowiskiem pewnie koczowała poza murami klasztornymi. Cesarz oczywiście też musiał dostać dla siebie apartament godny władcy. Prawdopodobnie przejmował na ten czas pałac opata, czyli tego, który na co dzień z mnichami i klasztorem rządził. Cesarz oczywiście nie przybył tutaj, by posiedzieć, porozmawiać, poddychać świeżym powietrzem. Ma konkretne zadania do wykonania, przede wszystkim związane z wypełnianiem obowiązków władzy. Dlatego też musi się w tym momencie świątynia będąca i klasztor będący elementem służby Bogu
także stać czymś, co będzie służyło cesarzowi. Do spotkania z poddanymi, zwłaszcza miejscowymi elitami, rycerstwem, feudalnymi panami, cesarz musi dysponować salą. W Lorsz była to ta sala na pierwszym piętrze bramy, ale gdy takiej bramy nie było, takiego pomieszczenia, korzystano z jedynego dużego obiektu na terenie klasztoru, świątyni oczywiście. I dlatego też, prócz pełnienia funkcji liturgicznych, kościół stawał się też pełniącym funkcje świeckie. Cesarz musiał mieć dla siebie oczywiście przestrzeń odpowiednią. Mógł oczywiście zagospodarować się gdzieś, zainstalować w prezbiterium, w tej najświętszej części kościoła, ale wybrano inny wariant. Stworzono jakby alternatywę dla tego prezbiterium z apsydą, tak zwany chór zachodni. I dlatego mówimy o tej świątyni, że jest bazyliką dwuchórową, bo to chór pierwszy, a to chór drugi. W tym właśnie, w tej apsydzie tworzącej ten chór zachodni było miejsce dla cesarza. W tym samym nie musiał on siedzieć tyłem do ołtarza, mógł obserwować go z przodu i tym samym wykorzystywać też tą przestrzeń jako emporę podczas nabożeństw dla siebie. I już mamy przyczynę wyjaśnioną, dlaczego w czasach Karola stare, proste bazyliki wczesnochrześcijańskie zostają zmodyfikowane. Sama świątynia oczywiście była bardzo surowa, bo pamiętajmy, jesteśmy na tym etapie jeszcze wciąż, gdy sztuka nie rozwinęła wszystkich możliwości. Tak samo i konstrukcyjnie te budowle opierają się głównie na grubych, potężnych murach, które muszą dźwigać na przykład konstrukcję zadaszenia. Warto jeszcze zwrócić uwagę na tej ilustracji, a także na planie, rozmieszczenie wielu ołtarzy, które tutaj już się pojawiają między innymi w domach bocznych, w transepcie, w ramionach, nie tylko ołtarz główny w apsydzie, prezbiterium się pojawił. To było oczywiście związane z tym, że mnisi mieszkający w klasztorze mają już wtedy obowiązek raz dziennie przynajmniej odprawić prywatną mszę, żeby mogła ta społeczność dość liczna wypełnić to zadanie, potrzebne były liczne ołtarze. I to wyjaśnia, dlaczego teraz te ołtarze się w świątyni pojawiają. Gdzie ta cała zakonna grupa funkcjonowała na co dzień? No bo oczywiście kościół też, ale nie na stałe. Otóż to jest właśnie sam klasztor. Przylega on bezpośrednio do boku kościoła. Zwykle tak go sytuowano, żeby przylegał od południa. Dlaczego? Proste i bardzo logiczne wyjaśnianie tej sytuacji. Słońce, które wędruje sobie po niebie, doświetla i dogrzewa mury klasztorne. Gdyby wznieść świątynię z drugiej, ten klasztor z drugiej strony świątyni, to rzucany przez świątynię cień powodowałby, że mury tej budowli byłyby ciągle wychłodzone i zimne. I w ten sposób mnisi żyli w mniejszej, że tak powiem, wygodzie. Mieliby więcej problemów zdrowotnych na przykład. A tutaj tego unikano. Klasztor składa się z szeregu budynków, które zaczynają się scalać, czyli łączyć ze sobą, tworząc taki wyraźny czworobok z klasztorem. Otaczają te budynki wewnętrzny dziedziniec w ten sposób zamknięty. Nazywamy go wirydarzem, czyli dziedziniec klasztorny pełniący funkcję ogrodu, gdzie mnisi mogą znaleźć chwilę wytchnienia, kontakt z naturą, pięknymi roślinami, kwiatami mieli tutaj zapewniony. A jednocześnie musieli też nieustannie krążyć pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami rozłożonymi w tych budynkach otaczających wirydarz. I dlatego też ostatni element z nowym słowem, który nam się pojawia na planszce, to krużganki, czyli otwarte poprzez otwory arkadowe galerie, korytarze, które obiegają te wszystkie budynki, tworząc ciąg komunikacyjny. Jak właśnie te bazyliki dwuchórowe w czasach karolińskich kształtowały się, możemy przekonać się tylko i wyłącznie na podstawie częściowych znalezisk archeologicznych, bo niestety
Większość budowli czasów Karola została potem albo przekształcona, albo wręcz zniszczona. Taki los spotkał kościół zwany Centulą. Jego ciekawa bryła jest przykładem kształtowania się tego właśnie modelu złożonego, dwuchórowego. Mamy korpus trójnawowy świątyni, transept zwieńczony rodzajem jakby kopuły przechodzącej w wieżę, a na końcu prezbiterium zamknięte półkolistą apsydą. W tym przypadku chórem zachodnim jest znany nam już z akwizgranu Westwerk. O właśnie, czyli ten masyw zachodni. Na planie wygląda on jak odpowiednik drugi transeptu, tak zwany transept zachodni, ale wewnątrz został on już podzielony na mniejsze części i także ma kilka kondygnacji, w tym galerię na piętrze, czyli emporę. Jeszcze jeden taki właśnie kościół, który został w czasach Karola wzniesiony i który potem, mimo przekształceń, do naszych czasów się w jakiś sposób, w jakiejś mierze zachował. Tu oglądamy kościół opacki w Corvey, a teraz widzimy jego zdjęcie, a konkretnie części zwanej właśnie Westwerkiem, bo z tej najstarszej budowli, po zmianach późniejszych, Westwerk prezentuje się stosunkowo najlepiej. Widzicie go na zdjęciu, jak ta właśnie fasada, takie tworząca jakby rodzaj masywu, wygląda, a tutaj makieta pokazuje nam przekrój przez ten Westwerk z kolejnymi kondygnacjami i tą najważniejszą, pierwszym piętrem, który jest emporą. Tak pierwotnie ten wnętrze tej empory wyglądało. Dzisiaj w ten sposób się prezentuje, bowiem zostało ono częściowo zmienione, ale i tak w sumie mamy tu przykład bardzo dobrze prezentującego się wnętrza wczesnośredniowiecznego. Świątynie te surowe, często wznoszone z grubymi murami, miały jednak swoją urodę zapewne w postaci dekoracji. Nie z zewnątrz, nadal zasada skorupy tutaj jakby rządzi, czyli te zewnętrzne strony są surowe i pozbawione jakby zdobień, ale co innego z wnętrzami. Oto maluteńki kościółek, będący częścią też opactwa z czasów karolińskich. Ta świątynka zachowała się do naszych czasów dość dobrze pod względem architektonicznym, ale przede wszystkim w środku mamy komplet malowideł pochodzących z czasów Karola Wielkiego, a więc rzadki przypadek monumentalnego malarstwa karolińskiego. Oddalimy się od serca państwa Karola, przenosząc je do Italii, którą przypomnę też w państwie karolińskim mieliśmy. I oto przed nami w Mediolanie Bazylika Świętego Ambrożego. Powstała właśnie w czasach Karola, a kończona jeszcze w XI-XII wieku. Ta monumentalna świątynia też posiada atrium, czyli przedsionek otoczony krużgankami. Ale odwiedzimy ten kościół Świętego Ambrożego z jednego powodu. Oto przed nami ołtarz główny tej świątyni. I coś, na co trzeba zwrócić będzie szczególną uwagę. Zawiera bowiem ten ołtarz wyjątkowej wartości zabytek. To przednia płyta, która ten ołtarz zdobi. To element, który powstał w czasach Karola, ufundowany przez pewnego możnowładcę związanego z Karolem Wielkim, jakiego Wolwinusa. I ten jego złoty ołtarz przetrwał do naszych czasów, pokazując, jak stopniowo ta część, chyba najbardziej istotna wyposażenia kościoła, zmienia się. O właśnie, teraz widzimy, jak wygląda ten złoty ołtarz, już sfotografowany z szeregiem dekoracji zdobiących także go antycznych zapewne kamieni szlachetnych, gem i tak dalej. Takie ołtarze zaczynają powstawać coraz częściej, gdy oczywiście pozwala na to szczodrobliwość fundatorów. I oto przed nami obraz malowany
w początkach XVI wieku przez anonimowego francuskiego malarza. Ważny nie tylko z powodu samego dzieła, bo jest ono naprawdę znakomite, ale także to, tego, co nam artysta pokazał. Oto wnętrze kościoła, jednego z najbardziej istotnych dla Francji. Będziemy jeszcze do tej świątyni wracali. To jest kościół Saint-Denis pod Paryżem. I właśnie w tej świątyni wnuk Karola Wielkiego, czyli Karol Łysy, ufundował dekorację temu ołtarzowi. Nie tylko umieszczając tak zwane antependium, czyli pod spodem, tak jak przed chwilą widzieliśmy w tym właśnie przypadku, złotą wypełnioną płytę, ale także dodając jeszcze z tyłu ołtarza na nastawie wzniesione retabulum, czyli właśnie nastawę ołtarzową wykonaną ze srebra złoconego. I w ten sposób zaczyna się tradycja budowania i tworzenia nastaw ołtarzowych, które z czasem staną się naprawdę potężne i rozbudowane. Ale początki wyglądały tak. Niestety ten obiekt nie przetrwał do naszych czasów. Został on, jak reszta cennych skarbów z Bazyliki Saint-Denis, zrabowany przez rewolucjonistów w czasie rewolucji francuskiej i przetopiony, czyli krótko mówiąc, nie uszanowano tego dziedzictwa. Ołtarz wieńczy monumentalny, wspaniały krzyż o rozszerzających się ramionach, czyli znany nam model krzyża zwycięskiego. Jak wyglądał ten krzyż, oczywiście możemy się dowiedzieć tylko przez analogię. Oto ufundowany przez cesarza Złoty Krzyż Lotara, przez króla Lotara, czyli spadkobiercę wnuka Karola Wielkiego. I ten właśnie zabytek do naszych czasów zachował się. Wykonany ze złota, inkrustowany licznymi kamieniami szlachetnymi i potężnym medalionem z czasów starożytnych, bowiem tu mamy gemmę, czyli wykonany z kamienia szlachetnego wizerunek cesarza rzymskiego, który zastępuje Chrystusa. Takich elementów inspirowanych albo wprost wziętych ze starożytności pojawia się w czasach karolińskich oczywiście dużo więcej, bo tak jak już wspomniałem, Karolowi bardzo zależało, żeby tę sztukę przez niego fundowaną opierać na wzorach antycznych. I tu mamy też do czynienia z taką bardzo efektowną formą dekoracyjną górskiego kryształu, który w czasach karolińskich ozdobiono scenkami figuralnymi nawiązującymi wprost do sztuki rzymskiej. Istotnym czynnikiem kształtowania się sztuki czasów karolińskich jest także rozwój malarstwa. Obok słabo nam dzisiaj znanego, bo niezachowanego malarstwa monumentalnego, jedyny przykład tylko przed chwilą widzieliście w małym szwajcarskim kościółku. To, co pozostało po tej epoce, to są oczywiście przede wszystkim księgi rękopiśmienne. Tak jak w czasach iroszkotów, którymi się zajmowaliśmy w poprzedniej lekcji, tak teraz też skryptoria klasztorne albo katedralne zatrudniają duchownych przy przepisywaniu ksiąg. Bez tych nowych przepisanych ksiąg Kościół by nie mógł funkcjonować. Oczywiście te księgi mają wspaniałe oprawy, wykonywane też często ze złota i inkrustowane szlachetnymi kamieniami albo właśnie tymi gemmami starożytnymi. Tutaj też takie cztery widzimy. I oto właśnie jeden z zabytków z czasów Karola Wielkiego. Popatrzcie, jak niesamowicie zdobna jest to księga. Okładka to prawdziwe dzieło jubilerskie. Co prawda złota jest tylko blacha, a w środku znajduje się drewniana deska. Teraz widzimy ten ewangeliarz w całej czystej postaci. To księga święta. Jak już mówiłem, ewangeliarz to księga zawierająca cztery Ewangelie z akcentowaniem tych fragmentów, które będą czytane w czasie nabożeństwa w ramach lekcji.
i z tego powodu ta księga musi się znajdować na ołtarzu. Staje się zatem jakby żywym Bożym Słowem. I taka księga była traktowana jako wyjątkowo święta rzecz. Tę świętość jeszcze podkreśla właśnie złoto, które użyto do jej dekoracji okładek. A w środku oczywiście tekst rękopiśmienny z całostronnicowymi lub mniejszymi z ilustracjami, które tam się pojawiają. Kto wykonywał w czasach Karola te miniatury? No oczywiście tak samo duchowni, ale o różnym pochodzeniu. Tu wyraźnie widać, że tworzący tę księgę mnich był Iroszkotem, czyli pochodził z Irlandii, bo wyraźne elementy stylizacji iryjskiej tutaj zauważymy. Ale w porównaniu do tych splecionych, skomplikowanych i bardzo schematycznych przedstawień figuralnych, a to mistrzowskich, abstrakcyjnych plecionek, teraz mamy większą czytelność przedstawień, jakby większą dbałość o umiejętność rozpoznania. Mało tego, zauważymy też znowu oddziaływanie tradycji antycznej. To bardzo ciekawy, zabawny zabytek. Karta pergaminowa z zapisem tekstu wykonanym właśnie tak zwaną minuskułą karolińską, czyli kształtem liter, który wypracowano w czasach Karola Wielkiego, ale z tego napisu tworzy się nam centaur, czyli mitologiczny stwór grecki. Tu z kolei oczywiście mamy pochodzący z czasów już wnuka Karola Wielkiego, ale to czasów karolińskich też zaliczamy, rękopiśmienne stron z psałterza z wyraźnymi odniesieniami do sztuki iryjskiej. Wśród niezwykle cennych zabytków, jakie powstały w czasach karolińskich w obrębie malarstwa, musimy zapamiętać psałterz utrechcki. Psałterz to też księga święta używana w czasie nabożeństw. Zawiera bowiem psalmy króla Dawida, czyli jest to jedna z części Starego Testamentu. I właśnie te psalmy też są czytane, recytowane w czasie nabożeństwa i do tego celu służyła ta księga. Wykonywał tę księgę, napracował tą księgą mnich, który miał wybitne zdolności jak na ówczesne czasy. Prawdopodobnie zresztą mógł korzystać z inspiracji starożytnych, rzymskich. Wprowadza do tekstu sporo obrazków, rozmieszcza je w różnych miejscach, jakby przerywając części, rozdziały. Obrazki są raczej bardziej rysunkami niż dziełami malarskimi, chociaż to do malarstwa zaliczamy, bo piórkiem kreśli on jakby sytuację, posługując się środkami rysunkowymi. Kolor tu pojawia się sporadycznie, ale właśnie maluje te swoje postaczki bardzo szybko, szkicowo, zupełnie jakby w duchu antycznych prac malarskich. No i teraz bardzo ciekawe zabytki malarstwa czasów karolińskiego powstały w skryptorium katedralnym w katedrze w Reims. Jest to tak zwany Ewangeliarz Ebbona. Ebbon to biskup Reims, który zlecił pracę nad wykonaniem tego egzemplarza. No i tworzący tę właśnie pracę miniaturzyści zakonni przyłożyli się bardzo, by stworzyć szczególnie efektowne cztery całostronnicowe miniatury przedstawiające ewangelistów, czyli tych, których poszczególne rozdziały zawierają ich księgi święte. I tu mamy ciekawe rzeczywiście zjawisko, które idealnie wpasowuje nam się w ten model karolińskiego poszukiwania związków z dawno minioną przeszłością. Bowiem ten germański autor, który zapewne nie miał kropli rzymskiej w swoich żyłach, próbuje wejść niejako w rzymską tradycję, czyli zrozumieć istotę tego malarstwa, które w starożytności uprawiano i które dawały w efekcie wrażenie trójwymiarowości i realizmu. Oczywiście nasz malarz nie do końca jest w stanie wniknąć w ten świat starożytnych artystów i ich dzieł.
dlatego na swój sposób je przetwarza i z fałd rzymskich szat robi rodzaj rozwibrowanych kreskami form dających wrażenie, jakby postać trzęsła się czy nerwowo podrygiwała. Pejzaż oczywiście też jest uproszczony schematycznie, w pierwszym momencie nawet się możemy go się nie dopatrzeć, ale w porównaniu do tych zabytków z czasów iryjskich, iroszkockich, to są już wyraźne świadectwa prób wykorzystania tradycji antycznej. Jeszcze jeden przykład takiego bezcennego rękopisu z czasów karolińskich teraz oglądacie. I kolejne przykłady. Oczywiście w tych księgach świętych pojawiają się też sceny o charakterze fundacyjnym, czyli takie, które mają złożyć hołd władzy świeckiej. I takie przykłady teraz widzimy, bowiem w pierwszej scenie pojawia nam się Karol Wielki obok dwóch przedstawicieli kościoła, a w tej drugiej, po prawej, opat, którego klasztorze powstawał ten rękopis, wręcza go już po wykonaniu władcy zachodniego państwa karolińskiego, czyli Karolowi Łysemu, zasiadającemu na tronie. I w ten sposób tworzy się niejako nowa ikonografia cesarska, czy władzy świeckiej oparta na cesarskich modelach rzymskich. No i tu sobie zawiesimy naszą lekcję, bowiem dobrnęliśmy do kolejnego rozdziału i tym samym spotkamy się z renesansem ottońskim na następnej godzinie lekcyjnej. A póki co serdecznie Was pozdrawiam.